Cześć, witam, słuchajcie. Wrzuciłem na YouTube'a i na swojego TikToka wczoraj film, no o przykrej sytuacji, tak? Mini Plus, który nie dał rady, padł z głodu. Zrobiła się mała burza gdzieś tam w komentarzach. Każdy, no niektórzy starają się udzielać rad, tak? Niektórzy mnie potępiają, wiecie, no różnie jest, tak? Różnie jest. W każdym razie ja zrobiłem to celowo i specjalnie, tak, bo mi, zresztą mówiłem to nawet dzisiaj w filmie na którymś tam ze swoich TikToków, no nie podoba mi się do końca, powiedzmy, ta propaganda sukcesu uprawiana przez pszczelarzy, że nie pokazujemy tych takich złych rzeczy, które nam się przydarzają, tak. Bardzo, bardzo rzadko któryś pszczelarz pokaże, że właśnie mu jakaś inna rodzina na przykład zrabowała rodzinę, tak, że gdzieś mu się ul wypszczelił, że pszczoły się osypały, tak? Pokazuje się tylko pełne ule, piękne, dużo pszczół, nawet takich słabiaków, które czasami po zimie no, wychodzą słabsze, ze strutowiałą matką, nawet takich rzeczy się nie pokazuje, bo no nie wiem, czy z jakiejś takiej, z takiego wstydu, że to jakaś ujma jest na honorze, że się ma jakąś tam słabszą rodzinę, czy coś, trudno mi powiedzieć. Oglądam kilkunastu, no kiedyś oglądałem kilkunastu, teraz już tylko kilku mi zostało pszczelarzy. I no, nie widziałem u nich takich właśnie filmików, a moim zdaniem, no, jeżeli chodzi o edukację osób, które zaczynają, to no, trzeba pokazywać wszystkie strony pszczelarstwa, tak? Nie tylko te dobre. Więc no, po tej burzy pomyślałem sobie, że zajrzymy dzisiaj do tego ulika. Nie posprzątałem go, zamknąłem tylko wylotek, żeby... I tak nie ma dni lotnych, tak? Więc i tak go nic nie zrabuje, ale zamknąłem tylko wylotek i on na razie stoi, no bo to muszę topiarkę odpalić, żeby ramki tam potopić. Na razie nie mam kiedy, ale tak sobie pomyślałem, że zajrzymy do niego jeszcze i zrobimy jakąś taką analizę. Co tam się porobiło, co tam się stało, no bo wiecie, ja rozumiem, że na przykład część pszczelarzy jakieś tam komentarze z pewnymi sugestiami i tak dalej pisze, no są jak najbardziej do tego, można powiedzieć, no nie uprawnieni, tak, ale mają jakby ku temu pewne podstawy, tak, natomiast wiecie, no najbardziej to śmieszą mnie komentarze osób, które z pszczelarstwem nie mają nic wspólnego, są no, czasami miodożercami, czasami nawet miodu nie lubią, ale wiecie, mędrkowanie po prostu na poziomie level hard, nie? Także zerkniemy, zobaczymy, każdy sobie jakieś tam wnioski będzie mógł wyciągnąć. Słuchajcie, przy okazji chciałbym Wam pokazać pewne rozwiązanie w tych mini plusach, które ja mam. To są mini plusy zrobione według trochę tam mojego projektu. Zobaczcie, jaką ja mam podkarmiaczkę. Tu mam taką folijkę twardą. To jest zwykła taka folia jak winidurowa krata, tylko nie pocięta. Tak, tutaj odgradzamy się i teraz zobaczcie. Bardzo fajne rozwiązanie, ja to gdzieś podpatrzyłem na jakimś tam filmie na internecie i poprosiłem po prostu producenta, żeby taką podkarmiaczkę mi zrobił. Tu jest komora na pokarm, tu jest komora na ciasto, są otwory, dlatego jest ta folia, żeby tam nie pizgało złem. Jeszcze mam, nie wiem gdzie teraz na pasiece, musiałbym poszukać, bo jeszcze mam inną wersję. Potem doszliśmy do tego, że jakby jest tak komora zrobiona. Tu jest taka belka wstawiona i tak jest wzdłuż komora na ciasto, a tu jest taka duża na pokarm, bo tutaj trochę mało tego pokarmu wchodzi. Ale takie właśnie, mówię, bardzo ciekawe rozwiązanie, wydaje mi się, że jest fajne. Po co jest ta komora, słuchajcie? No każdy pszczelarz będzie wiedział, tak? Chodzi głównie o to, że jak ja to położę ciasto, to pszczoły tak naprawdę tam z tej rameczki, którą widać, górną beleczkę, do ciasta mają no, centymetr, dwa centymetry. Nie ma problemu, żeby to ciasto pobrały. Jeżeli chodzi o te ule styropianowe, co mam, to są ule innego producenta i tu zobaczcie, no standardowo, nie? Podkarmiaczka dwukomorowa, tu się leje syrop, on pod tą blaszką tam przecieka i pszczoły sobie tutaj sobie mogą chodzić i ten płyn pobierać, tak? Można to oczywiście zabrać, położyć tutaj ciasto, ale problem jest tego typu, że one tam z rameczek muszą wyjść, tędy muszą wyjść do góry, tu i dopiero na ciasto. Jeżeli jest zimno, jeżeli jest chłodno, to żadna pszczoła stamtąd po prostu no, nie pójdzie. Nie pójdzie tutaj na to ciasto. Szpara pomiędzy podkarmiaczką a ramkami jest na tyle mała, że ciasto się nie zmieści. Nawet gdyby podkarmiaczkę zabrać, to daszek też. Nie ma takiego wcięcia, żeby się ciasto tutaj zmieściło. I w tych mini plusach jest problematyczne po prostu podkarmianie, dlatego ja poprosiłem właśnie producenta, żeby zrobił mi troszkę inną tę podkarmiaczkę i tam jest bardzo fajne podawanie tego ciasta. Kładzie się po prostu w tą komorę ciacho i pszczoły sobie bez problemu z tą dziurką tu wychodzą, zjadają. Nie ma problemu z pobieraniem. No okej, dobra, słuchajcie, to tak. Zaglądamy, weźmiemy sobie to.
Słuchajcie, pierwsza sprawa, bo na TikToku miałem takie sytuacje, że ktoś tam pytał, po co węza? No, tak naprawdę to już jest prawie susz, nie? Prawie susz. Ja bardzo często, jeżeli chodzi o te mini plusy, po dwóch skrajnych stronach, pierwszą i ostatnią ramkę, daję właśnie węzy. Po to, że jak je karmię na jesieni, żeby one miały co robić, żeby one sobie to odbudowały, te dwie ramki. Jeżeli nie odbudują tych dwóch skrajnych ramek na jesieni, one to odbudują wiosną. Bardzo często jest tak, że już w kwietniu pszczoły no, wypacają wóz, już sobie coś budują, a są takie lata, że jest zimno. Nie można zajrzeć do ula i dołożyć ramek, tak? Szczególnie do takiego małego, gdzie no, szybko wychłodzimy takie małe gniazdo i taką małą rodzinkę. I jest problem, tak? Więc pierwsza i ostatnia często są właśnie takimi odrobionymi węzami, albo czasami nawet na jesieni tego nie odbudują, jak nie mają ochoty i wiszą węzy. Dzięki temu ja w kwietniu nie muszę tak naprawdę do tych mini plusów zaglądać. Ja dopiero zaglądam do nich w maju, kiedy je dzielę na mniejsze części. I tyle. Słuchajcie, ktoś tam mówi, że to jest bez sensu, tak? Bo pierwsza i ostatnia węza to tylko cztery ramki. Cztery ramki to za mało. Przecież to za mało pokarmu, nie przezimują. Trzeba wziąć pod uwagę, że one mają tak naprawdę sześć ramek. Tu sobie wezmę dłuto. Sześć ramek w dolnym korpusie. Jeżeli mają cztery u góry i pierwsza, ostatnia jest węza, to nie ma problemu tak naprawdę. Te cztery ramki u góry, jeżeli jest na dole sześć, to wystarczy. A zobaczcie, tu mam mini plusy, taki rządek. Te mini plusy zimują tak naprawdę na jednym korpusie. I teraz mamy luty i one się powoli robią głodne. Co tam mała pszczółka? Jedna wyleciała. I dopiero teraz trzeba im nastawić drugi korpus. No i dobra, słuchajcie, patrzymy, co tu się dzieje. Ramki są puste, tak? Są wylizane. Więc tutaj pszczoły wszystko wyjadły. No oczywiście te wszystkie dupki tu powciskane pokazują, że rodzina była no, dość silna, ich tu było sporo. Zobaczcie, jaki jest osyp na rameczkach. To nie było tak, że to była mała rodzinka, wiecie, gdzieś tam zamarzła czy coś, nie? Tylko, że ramki są puste, one wyjadły wszystko. Zerkniemy sobie teraz w ten dolny korpus, co tam się dzieje i myślę, że tam, no, te ramki tam powiedzą nam trochę więcej niż te ramki u góry, bo ramki u góry są po prostu wyjedzone i wiemy tylko tyle, że nie ma pokarmu i padły z głodu. Ale być może dół nam coś pokaże. No i dobra, to zestawiamy sobie. A, nie przygotowałem sobie żadnego pojemniczka, żeby to sypać. No dobra, no to chwila. Okej, dobra. Wytrzepałem to do pojemniczka i już patrzymy, co tu się wydarzyło, słuchajcie. No. I teraz zobaczcie, jest tutaj na dole pokarm, tak? Nie, tu myślałem, że czerw, ale to jest też. To jest pokarm. Ramki są zapleśniałe, pyłek jest zapleśniały, czyli widać, że one już no, dłuższy czas, ten korpus był pusty, nieobsiadany, bo gdyby go one obsiadały, to wytwarzałyby na tyle temperatury, tak, że nic by się tutaj nie popleśniało. No i teraz patrzcie tutaj. Znowu jest pokarm, nie? Tu pyłku też było pełno, wszystko popleśniałe. Trochę pokarmu też jest tutaj. O. No i tu popatrzcie. Tutaj to będzie widać. Ja już wiem, co się stało. I zresztą Tomek dobrze pisał w komentarzu. Zobaczcie. Tutaj. Jakie są przy tym pokarmie, nie? On jest troszeczkę odsklepiony. Tutaj jakie są poszarpane brzegi ramek, nie? Widać to? Tutaj? Widać, nie? Tu ramka w miarę dobrze wygląda. To są ramki, które są najdalej od końca, jakby od wylotka, nie? Na końcu ula. No, też tak właśnie myślałem. I zobaczcie teraz tutaj. To samo, pokarm, nie? Czekajcie, może stanę trochę tak, żeby pokazać Wam pokarm i zobaczcie, jakie są komórki przy pokarmie. Tu. Poszarpane, poniszczone. Weźmiemy kolejną rameczkę.
Tu to samo. Resztki pokarmu jeszcze są, nie? I tu zobaczcie, poszarpane. Tu. No i tutaj tak, na skrajnej ramce pyłku jest trochę. Jest on. Zobaczcie, ile tu jest jedzenia, nie? Jakie z tego można wyciągnąć wnioski, słuchajcie? No, wniosek jak dla mnie jest prosty i wydaje mi się tutaj jakby no, diagnoza jednoznaczna. Ten mini plusik został może nie tyle zrabowany, ile podrabowany jesienią. Były ciepłe dni, ładnie tak, pszczoły latały, niepokoiły je tutaj, rabowały dolny korpus, co widać po tych poszarpanych ramkach przy pokarmie. I teraz, w mojej opinii, tu się odbywał rabunek, a cały kłom, no widzieliście, że tych pszczół tam na ramkach leżało dużo, to no nie było tak, że to był słabiaczek, tak? Na mini plusa była to ilość taka, no dość spora. Tu rabowały, a cały kłom poszedł na górne ramki, po prostu nie chciał tam się bić, nie chciał tam się, wiecie, nie? Być może to było gdzieś na końcu jesieni, przed zimą, bo jak widać pokarm jest, nie został wyrabowany cały, tak? Więc jest tak, że kłom się zawiązał tutaj i po prostu no, z racji tego, że akurat pierwsza i ostatnia były węzą, być może te cztery ramki po prostu im nie wystarczyły tego pokarmu, tak? Gdyby startowały od dołu, gdyby najpierw musiały sobie dół zjeść, a potem teraz, bo inne mini plusy mniej więcej teraz przechodzą właśnie na przełomie stycznia, lutego, przechodzą dopiero między korpusami. Dopiero się zaczyna zjadanie drugiego korpusu u góry, nie? Więc one by teraz przechodziły dopiero tutaj. No ale z racji tego, że prawdopodobnie zostały zgonione, jakby wygonione stamtąd, nie chciały się tam bić czy coś, być może już chłodno było, no trudno powiedzieć, tak? Ale no, przynajmniej wydaje mi się, że poszły do góry, wyjadły co było i tyle. I koniec. Także słuchajcie, no, przykre sytuacje w pszczelarstwie też się zdarzają. Natomiast zawsze mówię, że trzeba się uczyć na błędach, co powoduje, że trzeba po pierwsze potrafić się przyznać do błędu, że coś się zrobiło źle, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. No i trzeba po prostu poszukać wyjaśnienia, pobawić się trochę w Sherlocka Holmesa, żeby sobie wyjaśnić, jaki błąd zrobiliśmy i co możemy zrobić, żeby go w następnych latach na przykład nie popełniać. Tu jest po prostu błąd, brak kontroli późną jesienią i tyle. Thank you.